Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o funkcjach filmowania w Nikonie D500, moim nowym nabytku. Trochę w porównaniu do D7200, który w tej chwili stoi na statywiku i ładnie mnie filmuje. No, o samym fotografowaniu znajdziesz opór materiałów w sieci, a ponieważ ja nie jestem jakimś profesjonalnym fotografem, jestem raczej pasjonatem YouTube'a, to robienie filmów mnie interesuje bardziej niż samo arcydzieło fotograficzne. I zacznę tutaj od nagrywania filmów. Maksymalny rozmiar klatki jest tutaj 3840 × 2160. Jeżeli pamiętasz z jakiegoś mojego poprzedniego filmu, to D7200 miał 1920 × 1080, no i maksymalnie 60 klatek. I zarówno tutaj, jak i tam obiektyw robi mały krop przy tych największych, najlepszych parametrach. Natomiast jaka jest różnica? W starszym modelu było to gdzieś ukryte w menu, w D500 masz to automatycznie. I wierz mi, że najwyższe jakości filmów tutaj w 4K wyglądają fantastycznie. No, chociaż tak uczciwie powiem, że na YouTubie to dopiero przyszłość i nawet mając dobry internet, filmiki czasem się blokują przy oglądaniu, szczególnie na Wi-Fi, prawda? Pliki, jak robisz jakieś takie oryginalne, to wgrywają się bardzo długo. No, tu parę minut, tu prawie że godzina czy dwie. Ale zaleta niewątpliwa, jak edytujesz w 4K, prawda, i robisz to, pomniejszasz do 1920, to masz zdecydowanie większe pole manewru. Czułość mikrofonu tradycyjnie przestawiam na manualną, aby po prostu nie wariował w czasie nagrań, nie wzmacniał się jakoś automatycznie, jak usłyszy w czasie mojego niemówienia jakieś niepożądane dźwięki z otoczenia. Natomiast sam wiesz, że rzadko korzystam ze ścieżki dźwiękowej tej kamery, chociaż ma dwa mikrofony. Staram się po prostu nagrywać w najlepszej jakości na rejestratorze, który jest tutaj, na rejestratorze Zoom F8 i przynajmniej są do tego dwa powody. Łatwiej mi jest zsynchronizować dźwięk ten z kamery z tym z rejestratora. No oraz czasami jest tak, że jakoś pomylę się z guzikiem, zapomnę włączyć nagrywanie, czy nie włączę nagrywanie, włączę odtwarzanie i wtedy mam w miarę porządną ścieżkę z aparatu, bez konieczności powtarzania ujęcia. Zdarza się to bardzo rzadko, ale zdarza. Tutaj jest mikrofon, który używam w tej chwili do D7200, schowany poza kadrem. Być może go tam przez chwilę zobaczysz. I tradycyjnie zwiększam głośność mikrofonu zewnętrznego do 20 dB, dostosowując do tego czułość mikrofonu w ustawieniach kamery wewnętrznych. I dźwięk wtedy dla mnie jest w miarę ok przy bliskiej odległości mikrofonu zewnętrznego od moich ust. Z innych funkcji takich niewystępujących w D7200 znalazłem elektroniczną redukcję drgań. Za bardzo co to jest, nie wiem, domyślam się z nazwy, nie przetestowałem tego w terenie. Natomiast w instrukcji wyczytałem, że nie jest ona dostępna dla większych rozmiarów klatki. No ale być może jest przydatna, jak filmujesz bez statywu. I co mi się zdecydowanie podoba w D500, tego co tam nie było w D7200 czysto, a mianowicie ten dotykowy monitor, tenże dotykowy monitorek. Możesz go spokojnie rozłożyć, ustawić w jakiejś dogodnej dla siebie pozycji. No, jeżeli masz doświadczenia dotykowe ze smartfonem, to po prostu po 5 minutach czujesz się jak u siebie w domu. Ja akurat nie mam Galaxy S7, to mówię, za dużo się tam uczyć nie musiałem. I tak jak powiedziałem, nie ma niestety możliwości podglądu swojej osoby w ten sposób, że jakoś tak ustawiasz tutaj i siebie widzisz. Konkurencja, o ile pamiętam, Canon to ma. Natomiast no, tego tu nie ma. Fokus dotykowy jest fantastyczny, szczególnie jak chcesz szybciutko zmieniać ostrość na różne filmowane przedmioty. Tylko cyk-cyk sobie dotykasz i sobie tą ostrość naprawdę szybko zmieniasz. Aparat
tą ostrość też szybko łapie. Natomiast jeżeli się nie śpieszysz, możesz to zrobić tradycyjnie. Jest tutaj taki wybierak wielofunkcyjny lub zdecydowana nowość, jaką jest wybierak dodatkowy. Ale muszę tak się przyznać uczciwie, że przyzwyczajenie do tego wybieraka wielofunkcyjnego z D7200 powoduje, że jest mi trochę ciężko przystosować się do tego dodatkowego w D500. Jakoś tak ten palec mi tutaj idzie przyzwyczajony. Natomiast no mimo wszystko to D500, to znaczy przepraszam, ten wybierak dodatkowy pozwala na jakąś szybszą zmianę pola ostrości. Po prostu to jest taki joystick, czy natomiast to jest taki zwykły wybieraczek, że musisz tam sobie klikać. I zdecydowanie coś fajnego, trochę pod mój gust, a mianowicie tutaj taki, widzisz, przycisk AFON, prawda? I ja sobie ustawiłem go tylko na ustawianie ostrości i kompletnie zrezygnowałem ze spustu migawki, czyli spustem migawki ostrości sobie w tym aparacie nie zrobię. Zrobię to tylko tym. Natomiast w D7200 podobnym guzikiem, podobnym przyciskiem AL, L i AFL było możliwe tylko ustawienie ostrości zdjęć, natomiast tutaj Nikon zdecydowanie poszedł przynajmniej mi na rękę, czyli twórcy preferującemu back button focus. Natomiast spust migawki mam tylko do robienia zdjęć. Ostrość sobie zarówno w trybie filmowania, jak i w trybie robienia zdjęć robię tym przyciskiem. Tutaj on jest. Jest tutaj też taki ciekawy przycisk info. Przynajmniej u mnie nastawiłem sobie na wirtualny horyzont. To jest tenże wirtualny horyzont. Porównując do D7200, jest on zdecydowanie bardziej przestrzenny. Z pewnością pozwoli ci łatwiej wypoziomować twój aparat. No, czasami nawet jak ustawiam na statywie, nie jest to zbyt łatwe. Szczególnie jak robi jakieś filmy w terenie, prawda? No coś tam, tutaj jest prosto, jest jakiś tam prosty parkiet. W terenie bywa różnie, różniasto. Co do kart pamięci, główną kartą pamięci tutaj jest XQD. Moment, może mi się udało otworzyć. Tak wygląda ta karta XQD Lexara. Drugą zapasową jest zwykła SD. Możesz sobie skonfigurować dowoli ich funkcje. Ja zostawiłem ustawienia fabryczne, czyli SD działa w przypadku przepełnienia XQD. Cudów tutaj nie ma. Wkładasz, pomylić się też bardzo trudno, bo jedna jest tutaj dużo grubsza od ta XQD jest dużo grubsza od tej zwykłej. No małe zastrzeżenie, przynajmniej na rok 2016 te karty XQD nie są zbyt tanie. Zamówiłem czytnik w sklepie, w którym kupiłem aparat, natomiast no, że sklep jest daleko, to czytnik pewnie już przyszedł, natomiast byłem teraz w Saturnie, no zapytałem o czytnik na stanowisku fotograficznym, na dziale fotograficznym, no i niestety ciągle w profesjonalnych sklepach pytanie o czytnik kart XQD no, budzi trochę zdziwienie. Pani sprawdziła na internecie. Towar jest zdecydowanie na zamówienie. Ciekawa kolejna funkcja w menu, a mianowicie elektryczne sterowanie przesłoną. I jak to włączysz, to możesz po prostu zmieniać przesłonę praktycznie bezgłośnie podczas filmowania. Nie było to na pewno w D7200, natomiast na pewno nie było w D7200. Natomiast jak możesz użyć tego alternatywnie pokrętła z przodu aparatu, ale być może teraz słyszysz taki charakterystyczny klik, który może ci przeszkadzać, jak nie podkładasz dźwięku. Teraz chwila na kliki. Zmieniam przesłonę. Klik. Klik, 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 i tak dalej, i tak dalej. Funkcja zebra, wyświetlanie obszarów prześwietlonych w D500, identyczne jak w D7200. Na pewno ci się przyda do ustawienia właściwych parametrów filmowania. No i czas na koniec filmu. I takie małe moje resume.
co musisz wziąć pod uwagę, rozważając zakup tego D500, przynajmniej na początku kariery tego aparatu. Na pewno jest super. Już trochę przetestowałem go na zdjęciach i tak rozmawiałem w sklepie, w którym go kupiłem i wynika z tego, że raczej pierwsi go kupią pasjonaci, być może tacy jak ty, aniżeli jakiś zawodowy fotograf. I jest to dla mnie logiczne, ponieważ ta grupa ludzi bardziej, raczej mniej uwagę zwraca na pogoń za sprzętem, na nowy sprzęt, nowe gadżety, a więcej wykorzystuje to, co posiada na swoim zapleczu. Nie wchodzą w koszty, tylko po prostu więcej się przykładają do wykorzystania tego, co mają. I musi się też liczyć z jakimiś dodatkowymi kosztami, jakimi jest ta tutaj wspomniana wcześniej już karta XQD, prawda? Oryginalna, dodatkowa bateria, wierz mi, podróby nie chodzą, mogę to włożyć, wyłożyć, podróby nie chodzą, przekonałem się już o tym przy zakupie. Idea jest taka, że no Nikon uważa, że tylko na ich bateriach ten D500 będzie chodził tak, jak ma chodzić. Jeżeli chodzi o obiektywy, prawda, inne jakieś akcesoria, no mam poprzednie Nikony, to jest jeszcze tutaj D7100, wszystko pasuje, no bólu nie ma, prawda, aczkolwiek na szkło do tego sprzętu możesz wydać majątek, a nawet dwa majątki, jak masz, także nie dogonisz firmy Nikon, firmy Sigma, Nikon, zapomniałem jak się oryginalne nazywają, Nikona obiektywy, ale Sigmy na pewno też nie dogonisz. Natomiast, no bądźmy szczerzy, człowiek, a przynajmniej taki jak ja, no i moja żona, szybko się przyzwyczaja do czegoś lepszego. D500 stał się jakimś moim podstawowym sprzętem do kręcenia filmów. No siłą rzeczy to wideo kręcę na D7200, ponieważ mam tylko po jednym aparacie z każdej serii, czyli D7100, D500 i D7200 na statywie. Natomiast, jaki jest efekt uboczny z zakupu jakiegoś nowego sprzętu? A mianowicie, z reguły jesteś zmuszony przejrzeć nową instrukcję obsługi. No, zaowocuje to z pewnością przypomnienie sobie jakichś dawno zapomnianych funkcji z niezliczonej ilości funkcji w menu, które te Nikony posiadają. Jest tego tyle, że po prostu łeb ci może pęknąć. I jeżeli tego nie przetestujesz, to tak naprawdę nie wiesz, co robisz. Także jeszcze raz reasumując to wszystko, kupując tą D500, inwestujesz w sprzęt, który z pewnością posłuży ci kilka lat, nie zestarzeje się zbyt szybko. No jeżeli to jest twój pierwszy aparat, może to być zalążkiem całkiem sympatycznego domowego studio. Natomiast może być tak jak w moim przypadku, że jest to jakaś naturalna ścieżka rozwoju, bo nie zaczynałem od DSLR-ów, zaczynałem od camcorderów, prawda, GVC. GVC to się teraz tam opóźnia z nowościami. Natomiast tą ścieżką podążam już 6 lat. I w zasadzie tylko zapowiedź jedna, że w kolejnym filmiku pokażę ci test mikrofonu zewnętrznego oraz jak wygląda oryginalny plik. Jak wygląda oryginalny plik w K4, prawda? Bez żadnej edycji w Sony Vegasie. Niestety mam Sony Vegasa. Trochę mi tu zleciało pianek wygłuszających. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia wkrótce. Po prostu będzie zwykły RAW plik z D500 i tego mikrofoniku.